Witamy Państwa serdecznie w firmie Energy Gaz Polska. Prezentujemy auto po montażu instalacji gazowej. Jest to Land Rover w wersji Range Rover z silnikiem 4,2 litra kompresor V8 o mocy 396 koni mechanicznych. Auto zostało wyprodukowane w 2005 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację BRC Sequent Plug and Drive, no już praktycznie najmocniejszym zestawie. Oto poszczególne elementy tego zestawu. Tutaj widzimy dwa filtry fazy ciekłej, stanowiące też, można powiedzieć, swojego rodzaju magazyn przed gazem, przed reduktorami, gdzie dostaje się gaz. Tutaj mamy dwa reduktory BRC Max. Tutaj pod tą całą zabudową mamy dwie listwy wtryskiwaczy żółtych, dwa filtry fazy lotnej oraz komputer gazowy, który znajduje się w skrzynce obok komputera sterowania silnikiem na benzynie oraz skrzynią biegów. Auto z tym silnikiem spala około 18 litrów benzyny. Tutaj mówimy oczywiście o delikatnej jeździe. Auto swoje waży, jak również ma taką dosyć znaczną kubaturę, jak również potężną moc. Dlatego 18 litrów benzyny przyjmujemy za taki bardzo, bardzo delikatny wynik. Gazu spali wtedy około 20 litrów. Na każdym 1000 km oszczędzimy aż 500 zł. Możemy powiedzieć, że na benzynie koszt przejechania tym autem 1000 km jest to 900 zł, czyli mamy prawie złotówkę za 1 km. Na gazie jest to już tylko 400 zł. Przejdźmy dalej. Przełącznik trybu zasilania zamontowany jest tuż obok dźwigni otwierania maski. Jest to miejsce wskazane przez klienta. Jest bardzo dyskretne, a jednocześnie funkcjonalne. Zbiornik o pojemności 87 litrów zamontowany został w miejscu przeznaczonym na koło zapasowe. Pozwoli on na przejechanie około 350 km na jednym tankowaniu. Ostatnim już elementem jest wlew gazu, w tym przypadku umieszczony pod klapką wlewu benzyny. Jest to wlew z dokręcaną końcówką. Po zamknięciu klapki jest to oczywiście całkowicie niewidoczne. Instalacja gazowa w tej kompletacji kosztuje 6400 zł. Zwrot kosztów montażu następuje już po 12 tysiącach km z racji właśnie dużego spalania auta, jak również bardzo dużych oszczędności niesionych dzięki temu. Jak widzimy, montaż instalacji gazowych do aut doładowanych, w tym przypadku kompresorem, nie turbiną, to troszeczkę nawet podobna zasada działania, czyli silnik dosyć wysilony, paliwożerny, wymagający, nie stanowi dla Energy Gaz Polska problemu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz do śledzenia naszego kanału na serwisie YouTube, gdzie możecie Państwo zobaczyć auta już zamontowaną instalacją gazową, jak również filmy prezentujące jazdy testowe tymiże autami. Dziękujemy.